Witam serdecznie, z nami Kamil Chochorowski, zawodnik Kamex. Powiedz mi, Kamil, tak, co się stało, że taki dzisiaj wynik 18-1, wielka wygrana. Co było przyczyną, że Farwol tak źle zagrała, wy tak wyśmienicie to spotkanie wygraliście? No dobrze graliśmy i mieliśmy przewagę jednego zawodnika. To w całym meczu odbija się na pewno na drużynie przeciwnej, bo mu brakuje sił. No i myślę, że dobrze się zaprezentowaliśmy. No ale u was też dzisiaj brakowało zawodniku, nie mieliście ławki rezerwowej już po raz drugi w naszej edycji. No co było też przyczyną tego właśnie, że nie mieliście zawodników, zmienników? No bo mecze rozgrywane o wczesnej porze, to każdy jeszcze pracuje i ciężko, żeby się wyrobili. No ale jakoś sobie radzimy. A gdybyście grali finał o godzinie 18, finał Suffix Ligi, finał Puchar Ligi, to co byście wtedy rozwiązali sytuację? No nie wiemy, ale może by jakoś dalibyśmy radę, żeby zagrać. Czyli dzisiaj może takie podejście, no słabsza drużyna, to nie potrzebujecie takiego tylu zawodników? Nie. Potrzebujemy tylko po prostu. Każdy pracuje i też się musi wywiązywać z obowiązków. Nie może tak sobie porzucać czegoś też. Wiadomo, tutaj też są mecze ważne, ale praca jest ważniejsza dla każdego. Dokładnie. Oceniam swoją postawę. Dzisiaj twoja dobra postawa. 5 albo 4, już nie pamiętam, coś takiego. Asyst, gole. No to jak jeszcze ocenisz swoich kolegów, bo twoja postawa bardzo dobra. No kolegów jeszcze lepsza, bo więcej bramek strzelonych, więcej asyst. I myślę, że wszyscy dobrze grają i każdy chce przyjeżdżać sobie pograć tutaj, bo można się fajnie pobawić, pośmiać. I jesteśmy zadowoleni z tego turnieju. No jeszcze nie zaznaliście goryczy porażki ani w Suffix Lidze, ani Pucharu Ligi. Tak będzie do końca? Kamex tak będzie taki przewidywalny, że w każdym meczu będzie łoił przeciwników? No postaramy się tak zrobić, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdybyście mieli tutaj okazję, a pewnie taka będzie, jest szansa, że zagracie może gdzieś tam w finale Suffix Ligi i Pucharu Ligi. Któryś ten turniej, powiedzmy, jest dla was ważniejszy, czy to na ogół traktujecie równorzędnie? Oba są tak samo ważne i chcemy oba wygrać. Tydzień temu mieliśmy gościa Adama Mroza na brzeziańskim Orliku. To była oficjalna wiadomość wtedy, że dostajemy dodatkowe miejsce do finałów wojewódzkich, czyli omijając subregiony. Dostała nasza Liga Trzecie już miejsce tam w tym Orlik Polska. Gdybyście się do tego Orlika Polska zakwalifikowali, weźmiecie w tym udział? Tak. Postaramy się zebrać i reprezentować godnie nasz region. I naszą ligę. I naszą ligę, tak. Ostatnie moje pytanie, bo też będą zapisy tylko w przyszłości jeszcze na halówkę. Gdyby taka liga halowa powstała, bylibyście zainteresowani udziałem? Tak, jesteśmy i na pewno w niej wystąpimy. Jako Kamex czy inna drużyna? Jako Kamex. Dało się zauważyć, że z waszej drużyny też dwóch chyba czy trzech zawodników gra w lidze chomeckiej. Jak to w ogóle, nie ma jakiegoś przeszkody, jeżeli chodzi o kondycję fizyczną, grać tu i tam? Nie ma, bo tak dwa, trzy razy w tygodniu każdy sobie chce pograć i nie ma problemu z tym. Wy jesteście dość mocną drużyną, gracie teraz właśnie dwa razy w tygodniu, u nas wtorki, czwartki. Czy taki natłok meczy nie będzie wam przeszkadzał? Nie, raczej będzie jeszcze lepiej, bo przynajmniej można sobie pograć i pobiegać. Wszyscy będą w gazie. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.